Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Pan przemówił do Achaza tymi słowami. Proś dla siebie o znak od Pana, Boga Twego. Czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze. Lecz Achaz odpowiedział, nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł Izajasz, słuchajcie więc domu Dawidowy, czyż mało wam uprzykrzać się ludziom, iż uprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak. Oto panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel. To znaczy Bóg z nami. Oto Słowo Boże. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, lecz otwarłeś mi uszy. Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałam, oto przychodzę. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. W zwoju księgi jest o mnie napisane. Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim sercu. Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Sprawiedliwości Twej nie kryłem w głębi serca. Głosiłem Twoją wierność i pomoc. Nie taiłem Twojej łaski ani Twej wierności przed wielkim zgromadzeniem. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Niemożliwe jest, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. Przeto Chrystus, przychodząc na świat, mówi: ofiary ani daru nie chciałeś, ale mi utworzyłeś ciało. Całopalenia i ofiary za grzechy, za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: oto idę. W zwoju księgi napisano o mnie, aby spełnić wolę Twoją, Boże. Wyżej powiedział: ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składane są zgodnie z prawem. Następnie powiedział: oto idę, aby spełnić wolę Twoją. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną.
Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Oto Słowo Boże. Chwała Tobie, Królu wieków. Chwała Tobie, Królu wieków. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej, anioł rzekł: bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego. A Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna. Jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie. My dear brothers and sisters in Christ, we praise God on this solemnity of the Annunciation of the Lord's coming to our Blessed Mother. Moi drodzy bracia i siostry w Chrystusie, wielbimy Boga dzisiaj, to święto zwiastowania Pańskiego, zwiastowania Jego przyjścia na ten świat poprzez Dziewicę Maryję. The Messiah expected and longed for by the people Israel will come. Mesjasz, tak długo oczekiwany przez lud izraelski, wreszcie nadchodzi. And according to the second reading, he will come in the flesh.
I według drugiego czytania będzie on przychodził w ciele. It is through his body, his flesh, that he will do the will of the Father. Poprzez swoje ciało wykona wolę Ojca. And in him, who is Emmanuel, God will be with us. I w tym, który jest Emanuelem, Bóg będzie z nami. We thank the Blessed Mother for receiving this mission to be the mother of the Messiah. Dziękujemy błogosławionej Dziewicy Maryi za przyjęcie tej misji, bycia matką naszego Mesjasza. I would like to offer two points for our reflection. Chciałbym tutaj zasugerować dwa punkty do refleksji. Not three. Nie trzy tym razem. The first is the surprising and unexpected way by which the incarnation of the Son of God will happen. Pierwszym jest zaskoczenie, ta niespodziewana droga, którą obrał nasz Pan, aby przyjść na ten świat. The Israelites were probably expecting a much grander or a much more extravagant announcement of the coming of the Messiah. Izraelici z pewnością spodziewali się bardziej ekstrawaganckiego, bardziej majestatycznego ogłoszenia przyjścia naszego Mesjasza. They were probably thinking that it will be announced in Jerusalem, the capital city and center of spirituality. Prawdopodobnie spodziewali się, że będzie to ogłoszone. Będzie ogłoszone w stolicy, w Jerozolimie, w stolicy duchowości. Maybe they thought, the best place was the temple with the high priest to receive the message. I może wyobrażali sobie, że najlepszym miejscem na ogłoszenie tego będzie świątynia, a najwyższy kapłan będzie mógł to uczynić osobiście. Then there will be trumpets and incense and Wobec trąb, kadzideł i innych. But the gospel presents a different story, but this is God's way. A Ewangelia przedstawia nam inną historię, która jest Bożą drogą. It was not in Jerusalem, but in a small village called Nazareth. To nie w Jerozolimie, ale w małej wsi zwanej Nazaret. In the Old Testament, Nazareth is not mentioned at all. Tej miejscowości w Starym Testamencie w ogóle się nie wspomina. And it did not happen in the temple, but in a house, a simple house. I nie zdarzyło się to w świątyni, ale w domu, w prostym domu. And the message was entrusted not to the big temple and political leaders, but to a simple woman. Przesłanie nie zostało powierzone w świątyni liderom politycznym, duchowym, ale prostej kobiecie. I don't think those details are just Saint Luke's literary style. Myślę, że te szczegóły nie są tylko stylem literackim świętego Łukasza. They tell us what God intends, what Emmanuel means. One mówią nam o tym, czego potrzebuje Emmanuel, co zamierza Bóg. The greatest of news will come in the simplest and most ordinary way. Największa nowina przychodzi w najprostszy, najzwyklejszy sposób. Yeah.
Tak. That's the first point. To pierwszy punkt. The second point is the bearer of the news is an angel. A drugi to taki, że posłańcem tej nowiny jest anioł. Now the word gospel, evangelion, no? Słowo Ewangelia. In the middle of it is the word angelo. W pośrodku tego słowa jest słowo angelo, anioł. So the angel is the bearer of the evangelio. Więc anioł jest posłańcem Ewangelii. When was the last time you saw an angel? Kiedy ostatni raz widzieliście anioła? If you cannot answer that, then are you saying you have not received good news? Jeśli nie jesteście w stanie na to odpowiedzieć, to czy mówicie zarazem, że nie przyjęliście dobrej nowiny? God sends angels. And who see angels? Those who are like Mary. Bóg posyła aniołów. A kto widzi anioły? Ten, kto jest jak Maryja. Simple, but courageous and available. Prosty, to do God's will. Ale odważny i dostępny, gotowy pełnić Bożą wolę. Let us not waste the angels God sends to us. Nie marnujmy, nie zaniedbujmy tych aniołów, których Bóg nam posyła. And when you have received a message from an angel, like Mary, get up and go to Elizabeth. A kiedy otrzymasz przesłanie od anioła, tak jak Maryja, to wstań i idź do Elżbiety. Those who are visited by angels become angels too. Ci, którzy są nawiedzani przez anioły, sami nimi się stają. Maybe the person next to you is your angel today. Może ta osoba, która siedzi obok ciebie, jest dzisiaj twoim aniołem. The two sisters are... Siostra się rozgląda. Who knows? No. Któż to wie? But the world needs many bearers of good news because there are already many bearers of bad news. Świat potrzebuje wielu posłańców dobrej nowiny, bo już na świecie jest wielu posłańców nowiny złej. So we ask for the grace that, like the Blessed Mother, we will be sensitive to the angels sent by God. Więc prosimy Boga o łaskę, abyśmy, jak Maryja, byli uwrażliwieni na aniołów posłanych przez Boga. And we would be humble angels to other people as well. I abyśmy sami byli pokornymi aniołami dla innych. Amen. Amen.